tour z filmem dokumentalnym o Bobie Marleyu oraz dub sesję przygotował dla miłośników muzyki chrzanowski Moksir. Ubiegła sobota była prawdziwą gratką dla fanów reggae z Chrzanowa i okolic. Najpierw w kinie Sztuka wyświetlony został niezwykły film muzyczno-dokumentalny Marley, poświęcony nieżyjącemu już legendarnemu jamajskiemu muzykowi Bobowi Marleyowi. Chrzanowskie kino jako jedno z niewielu w Polsce wyświetliło ten film, gdyż mimo pochlebnych recenzji nie wszedł on w naszym kraju do szerokiej dystrybucji. Zaraz po filmie w Starej Kotłowni rozpoczęła się dub sesja, której głównymi bohaterami byli członkowie sound systemu Mystical Battalion. Nasz projekt, czyli Mystical Battalion, tworzą trzy osoby, ja, czyli Jemael, mój przyjaciel Jaboy oraz Symeon Arizel. Sound System to grupa DJ-ów oraz techników tworzących i grających razem muzykę. Na Jamajce nie każdy w domu miał głośniki, więc ludzie, którzy już mieli do nich dostęp, tworzyli z ich ścianę coraz większą, do forma bibę. Po prostu ludzie mieli przychodzić, mieli słuchać na dużej ścianie po prostu muzyki, bo nie każdy miał muzykę w domu, no. I tak przerodziło się to w coraz większe ściany, gdyż każdy selektor dążył do tego, żeby go było coraz lepiej słyszeć, więc tak powstała w ogóle idea jakiegoś sound systemu. W Starej Kotłowni Mystical Battalion zaprezentował klasyczny dla dub wybór utworów. Nasza muzyka to bardziej roots reggae, często bity i melodie są z sobą niepołączone, więc często sound systemy grają one take style, czyli po prostu następuje przerwa pomiędzy następnymi utworami, jakiś komentarz selektora, który jednak ma być w tym sound systemie jakimś nauczycielem, ma coś przekazywać. Skład Mystical Battalion inspirację czerpie z korzeni, z tak zwanych roots. Zaczęto w latach 60. na Jamajce tworzyć muzykę roots reggae, zaczęto tłoczyć winyle, niektóre winyle były tłoczone w bardzo dziwnych warunkach, były tłoczone w bardzo małym nakładzie. To, co dany sound system prezentuje, zależy w dużej mierze od osoby selektora. Zadaniem kolejki, czyli selektora, jest doszukiwanie się po prostu tych winyli, zdobywanie ich. Takich gwiazdeczek, wiesz, które po prostu jest ciężko odnaleźć. Przeszukujesz różne strony świata w internecie, że tak powiem, i szukasz tej jednej płyty, na którą polujesz. No. Wasz występ jest w jakiś sposób ułożony, czy idziecie bardziej na spontaniczność? Wiesz co, przygotowałem taką wstępną selekcję, aczkolwiek myślę, że nie do końca będę grał te tuny, które właśnie tam się znajdują. Zawsze jest taki spontan, wiesz, widzisz, że ludzie się bawią do jakichś szybszych kawałków, a zaraz ma iść wolniejszy, który sobie wcześniej przygotowałeś. No to wybierasz jednak taki szybszy, żeby ludziom też dobrze się bawiło, prawda? Grasz to, co czujesz, prawda? To, co ci przyjdzie do głowy, to puszczasz ten tune, który masz. Organizacja takiej imprezy okazała się strzałem w dziesiątkę. Stara Kotłownia pękała w szwach od fanów muzyki dub, przyciągniętych brzmieniem sound system Mystical Battalion. Choć projekt ten jest jeszcze młody, to w planach muzyków jest jak najczęstsze granie i ich kolejny występ w Chrzanowie jest tylko kwestią czasu.